To, co dzieje się na placu budowy ostatniego przed granicą z Litwą odcinka drogi S61 robi wrażenie. Zaledwie trzy miesiące temu Budimex wkroczył na plac budowy drogi po tym, gdy zeszli z niego pierwotni zwycięzcy – Włosi. Efekt zmiany wykonawcy widać gołym okiem. Na całym odcinku przyszłej drogi od ronda łączącego obwodnicę suwał z krajową ósemką trwały roboty ziemne, rozbiórkowe, wiele też dzieje się w pracach projektowych i inżynieryjnych, choć wykonawcy przekazano dopiero nieco ponad 35 milionów złotych. Łączna wartość kontraktu to nieco ponad miliard złotych.